dzisiaj jestem z moją siostrą i dzisiaj będziemy nagrywać test niemieckich słodyczy. Ja nie wiem, czy te słodycze są w Polsce, czy nie, ja ich nie widziałam. I wybrałam takie słodycze, których ja sama w Niemczech nie jadłam. I będziemy oceniać w skali od 1 do 10. Mam też dwa napoje. I zostańcie z nami do końca, bo na samym końcu będzie dla Was niespodzianka. No dobra, no to zaczynamy. Szklanki mam przygotowane i pierwszą rzecz to wybrałam takie bombonierki i one są klasyczne, czekoladowo-śmietankowe. No, tak jak mówiłam, będziemy oceniać, tak jak serio uważamy, w skali od 1 do 10. Pierwsze zaczynaj. No. No, takie małe są, ja biorę pierwsze. Wyglądają tak i test. Mnie smakuje już to. Mi też nie, to jest jakaś śmietanka, bita śmietana. Nie, dla mnie jedynka. Tak słowo na samym początku. Nie, no niedobre, nie smakują takie rzeczy. Takie szału nie ma, ja daję, jak moja siostra daje jeden, no to ja dam trzy, żeby nie było tak tragicznie. Następną rzecz, teraz coś słonego, są to takie krakersy miodowo-musztardowe. Więc no to tak jest 5 gram. No, wyglądają tak, wiesz, tylko takie pokruszone w ogóle są, nie? No, to są takie, właśnie to są chipsy. To są takie ciastka pokruszone. To jest dobre. Dobre, nie? Dobre. Myślałam, że to będzie w sumie najgorsze z tego. Kuba też powiedział, że on tego nie brał, bo będzie niedobre, ale ja powiedziałam, że nie mogę brać samych dobrych rzeczy, tylko muszą być różne. To zostawiasz tutaj u mnie. 9 na 10. No 8. Dobra. Polecam. Miód i musztarda. Cebula, miodowa musztarda z cebulą. No. Dobra, teraz mam dwie szklanki. To była, to jest twoja, to była moja. I teraz sobie przepijemy. I to jest taka herbata. Trochę mi tutaj prześwietla od boku od słońca, ale no, tak, taką herbatę jakąś wziąłem. Riomate. Dobra, to próbujemy sobie, nalejemy trochę. Brazylijski. O, gazowane to jest chyba. Po trochu. No, sobie za dużo nalewa. Dobra, masz. To już dajmy na bok. No. Matko! Ja pierdzielę. Co ty tutaj widziałaś w ogóle? Ej. Niedobry. Jak śmierdzi w ogóle? Trochę jak piwo takie wygazowane. Ale... O, jak śmierdzi takim jabłkiem. Zgnite jabłuszko. No. To też mogę u ciebie zostawić, jak chcesz. Jeden na 10. Jeden. To w porównaniu tych bombonierek to... Ale mam teraz lepsze, ale jako słodkie to i tak jedno. Dobrze, próbujemy kolejne coś słodkiego teraz. I widziałam takie ciasta Twixy w środku z karmelem, to już może być dobre. A to i te bananki. No, tak ustawiałam akurat. Takie. 6 paczek. No tak dobra, ale szału nie robi, nie? Takie zwykłe ciastko jak z Milki. Karmel nie ciągnący. No. Taki suchy karmel. Ogólnie... Trójka za mnie. Ja daję 5. Dobre jest, ale to w ogóle nie smakuje jak Twix. No wiadomo, nie spodziewałam się, że smakuje jak Twix, ale... Ciastku, nie? No. Ale jak na tą markę Twixa, to słabe. Ja daję 5. Ja już nie jestem tak rygorystyczna jak ty w ocenianiu. No.
Ja sobie zostawię na później, najwyżej dojem. I teraz mamy coś, czego ja się najbardziej spodziewam, że może być najmniej dobre. A może być najlepsze. A może być właśnie najlepsze i to są takie czekoladki w środku, no z taką galaretką, czy takim sosem, ja nie wiem co to będzie w ogóle. Właśnie, nie wiadomo. Czy będzie takie lejące, czy... Co jest z tej firmy? Nie wiem. Mango i marakuja. No i spróbujmy sobie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. A, takie patyczki, proszę. Oh my god. Ja myślałam, że to będzie galar w stałej konsystencji. A to jest... Takie ciecz w środku. Do wypicia takie na raz, ale ogólnie jak ktoś lubi owocowe rzeczy, to myślę, żeby to komuś smakowało. No i to nawet nie jest ciastko, nie wiem co to jest. Ale bardzo słodkie jest. No ale... Dla mnie piątka. Piątka? To dla mnie trójka. Ja tutaj teraz sobie oceniam. Nie jest takie złe jak ta czekoladka pierwsza. Dobra, lecimy dalej. Co to masz? Takie ciastka długie. Je wzięłam z działu, gdzie są takie gotowe babki i takie ciastka. No. Więc sobie spróbujemy. Które się roztopiły już. No bo to tak żeś wzięła takie No, na razie tylko te krakersy były najlepsze. Zobaczymy jak to. Taka babka czy co? Marcepanem pachnie. O, ja nie lubię marcepanu. Coś chyba będzie pyszniusie. Nie, ja nie lubię marcepanu akurat, jak coś. Dobre. Chyba smakuje, nie? Bo ja lubię marcepan. Kubie też będzie smakowało. Podzielicie się. W środku jest biszkop i to, no raczej jak ktoś właśnie lubi marcepan, to będzie smakować, ale samo w sobie ten biszkopcik i ta czekolada to jest dobre, bo jest takie mięciutkie. Tak, dla fanów marcepanu. To na boku jest taka śmietanka czy coś? Gdzie? Czy to jest marcepan właśnie tu? To jest marcepan. Ale no, nawet nawet. Dla mnie to jest taka ósemka. Szóstka, dla mnie szóstka. Jadaj. Smaki całkowicie. Ale nie zjadam do końca, bo jeszcze tam trochę mamy. To teraz będzie napój. I teraz wam pokażę coś ciekawego. I to jest takie mezomix i to jest połączenie coli z sokiem, z napojem pomarańczowym. I to jest popularne w Niemczech i tego mają po prostu różne jakby wersje, czyli to tą kolę zero, kola zero kalorii, czyli są rodzaje, to jest kola zero, kola... Lim, ale no sugar, czy coś takiego... No to zero to jest no sugar. No jakoś tak, ale tam jeszcze jakieś inne, ten i taka normalna, oryginalna, wziąłam tą normalną coś wersję. Coś typowo niemieckiego. Tak, i to właśnie u nich w każdym sklepie to znajdziecie praktycznie. Ja w jakim sklepie jestem, to zawsze to jest. Tak, i Pepsi. Więc może to być dobre. Albo dobre jest dla tych, którzy się przyzwyczaili do tego smaku. No. Dobra, już nie lej tyle. Ja. Pachnie ładnie. Dobra, mi smakuje. Mi też. Ja jestem fanką w ogóle Coca-Coli, także ja lubię. Ale co bardziej wyczuwasz, Coca-Colę czy sok, czy ten oranżadę pomarańczową, coś? Wiesz, to pół na pół. Ja też. Nie ma tak, że ten zależy od którego, który raz to pijesz, nie? Jak to pierwszy jest... raz, to... No. Czy to jest kola z sokiem pomarańczowym, czy sok pomarańczowy z kolą? Dobre. To akurat... No, może być taka dziewiątka w sumie. Ja też dam 9. Jako do napoi... No spoko. Dobre było. Dobrze. Może sobie kupię, jak przyjemnie do ciebie. No. Polecam. To właśnie... Tak, no. To jest dobre. Bardzo, bardzo. Też daję 9, więc jeszcze nic nie było na 10 w sumie oceniane, ale ja wiem, co teraz mogę ocenić na 10, ale nie muszę, bo są to hipcie. Ja wiem, że ja mówiłam, że jadłam hipcie, ale to jest wersja biała, a tej białej wersji nie jadłam. Te ciemne tylko jadłam, a te nie, więc
Zawsze wybierałam te ciemne, bo w ogóle te ciemne, ale teraz do testów stwierdziłam, że mogę spróbować chyba te. Chyba kiedyś Uli przywiozłaś. Właśnie nie wiem. Ja na pewno nie jadłam, także wiesz sobie. Hipcie? No, hipcie ogólnie lubię, ale te białe zobaczymy. Jak Kinder Bueno. No. I są tak. To są orzechowe hazelnut. Dobra, jak Kinder Bueno, nie? No, to smakuje typowe Kinder Bueno. White. Ale to białe. Nie smakuje. No, no. Więc ja daję 10. Nie? 10 na 10. To jest pyszne, te białe. Dobra. Zjem to całe. No chyba też. Dobra, teraz przechodzimy do rzeczy, której byłam najbardziej ciekawa. I są to coś takiego, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. I tutaj sobie przeczytałam, że to jest mleczna czekolada z jakimś karmel kremem. Nie wiem. Nie. Są tu trzy, ale my sobie weźmiemy jednego na pół. Takie długie patyczki. I właśnie nie mam pojęcia, co to jest i tego była najbardziej ciekawa. I patrz, dziwne. Takie łące. A ciągnie to na kamor do klejka może. Look at this. Łamiemy sobie. Wow. Dobrze, że nie widzicie, co jest teraz tutaj na stole. Oh my god. Patrzę. To smakuje jak mordoklejka. Flikierki to fino polskie. Nie? Dobra. Dobra. Też dam 10. A ja dychę. To jest dobre. To właśnie trochę mordoklejka, albo takie właśnie cukierki. Albo trochę jak dumne. O. Nie? No. I przechodzimy już do ostatniej rzeczy. I są to takie pianki. Taki banan w czekoladzie gorzkiej chyba. Nie jestem pewna, ale chyba to jest gorzka czekolada. I to jest ostatnia słodycz, którą na dzisiaj spróbujemy. Pachnie ładnie. Bananowo. Ja wiem, to będzie tak samo smakowało. Czysto. I to jest galaretka. A to dość piękne, tak? Ale jak ja nie lubię galaretek, to nawet w miarę taka piątka dla mnie to jest. Ja też nie lubię galaretek, ale ładnie pachnie. I ja dam taką czwóreczkę. I właśnie troszkę z galaretka. A też sama myślałam, kupując to, że to będzie taka pianka. Taka bananowa. No, takie coś jak te banana w dino, co może. To ja dość coś takiego, tak pianki. No to widzisz, spróbować coś innego chociaż. Przejrzysta galaretka. No, no to ja daję czwóreczkę. No, no i co? Teraz możemy powiedzieć w sumie to, co nam najbardziej smakowało. Podsumowując. Najbardziej to hipcie. No, tak. Mnie najbardziej też smakowało. A najmniej hipcie? Tobie? A najmniej mi smakowało to. No, mi najmniej smakowało w sumie to ta pierwsza bomboniereczka. Mi to najmniej smakowało, a siostrze to najmniej smakowało. No ale w sumie na drugim miejscu też są te krakersy, są pyszne i wiem, były jeszcze krakersy ser cheddar. I mnie namawiał Kuba, żebym wzięła ten ser cheddar, a ja mówię, że nie, bo ja wiem, jak smakują serowe, a bym chciała spróbować coś innego. I nie żałuję, że to przetestowałam, bo jest naprawdę bardzo dobre. Więc też na równi z hipciami. Jak będę u siostry, biorę sobie to, na pewno. Białe hipcie. Hipcie może tak nie będą za słodkie, ale pyszne i kole. No, nie zapomniałam o piciu. No, czyli dosyć udane, też było parę takich mniej dobrych rzeczy, ale ogólnie smaczne. I na sam koniec, moja siostra ma dla was super niespodziankę. No. Dobra, i na sam koniec mam dla was taką niespodziankę, że mam dla was taki zestaw słodyczy i możecie sobie również przetestować te same słodycze, które my jadłyśmy i napoje, bo jedna osoba wygra identyczny zestaw. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić subskrypcję. Kciuka w górę. Kciuka w górę i napisać komentarz,
biorę udział i myślę, że będzie ten konkurs, to rozdanie trwało tydzień jakoś tak, ale dokładne szczegóły Wam napiszę w opisie filmu. No dobra, no i co? I to na tyle. Pa. Nerka.